Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Tym razem wracamy na S38 i tym razem robimy przejścia w pupilach. Nareszcie dokarmiłem te wszystkie pupile do setki, prawie wszystkie, ale wiadomo, powiedzmy w zaokrągleniu. Tutaj na przykład mamy Siorba 98, no i nie wiem jak to będzie z pokonaniem tego Lilarysia, ale podejrzewam, że wszystko będzie ok, że i tak padnie, no bo te dwa poziomy myślę, że nie dadzą aż tyle. Natomiast no tak jak mówię, no dzisiaj przejście. Dzisiaj może historia się powtórzy, może powtórzy się historia z W37. Jak ja tam nagrywałem ten odcinek, to jeszcze nie miałem aż tylu widzów, więc ktoś kto chce, to może sobie odświeżyć, gdzie Chompem pokonaliśmy Pirodliszkę i tą Pirodliszkę od razu złapaliśmy, bo właśnie wtedy były skarby lasu. Teraz też mamy skarby lasu i też będziemy próbować coś takiego zrobić. Czy się uda, zobaczymy. No na pewno minimum to smoki, a być może ta Pirodliszka także nam siądzie. Dobra, no. Co tutaj się na koncie pozmieniało? W zasadzie nie za wiele. Czy my tutaj coś porobimy dzisiaj? Chyba ja będę sobie chciał awkę i tak dalej porobić później, bo po prostu... Poczekajcie, ja tutaj mam do wrzucenia w ogóle do kibla, to już możemy zrobić. Bo jeszcze podejrzewam, że wbiję z jeden level, bo jednak te przejścia pewnie troszkę nam tam dadzą. I po prostu będziemy mieli, wiecie... więcej po prostu ekspa zawki i co za tym idzie, później zakręcimy kołem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kowala już sobie możemy zrobić. Hazardziska awkę, no to tak jak mówię, później, bo może ten level jeszcze wbije. Tutaj tej areny dopiero co zresetowałem, jeszcze nie klikałem, więc sobie na razie tak poklikam, żeby tylko była. Tutaj jeszcze mi niech raz dojdzie ten paseczek, to jeszcze sobie raz klikniemy. Cyk. W ogóle był jakiś błąd wczoraj z areną, coś tam się nie dochodziło do... Czy w sensie jak dochodziło do końca, to nie dostawaliśmy pieniędzy, coś takiego. I wszyscy dostali 10 grzybków rekompensaty, to też jako taka ciekawostka, bo widziałem, że co niektórzy pytali, skąd mają te grzyby. No to jest właśnie stąd. Dobra, dzisiaj tutaj już mamy porobione walki, bo wiadomo, ja robię po północy. Nakarmionych też mamy, więc na razie to olewamy. Tutaj mamy 100%, ten portal możemy walnąć, bo i tak go dzisiaj nie zabijemy, no ale sporo mu zabraliśmy mimo wszystko. Dobra, tutaj do podziemi. O, w ogóle podziemia. Wczoraj mi poleciała dosyć fajna ilość dusz. Co za tym idzie, trenera sobie zacząłem ulepszyć na 11 i tego trenera skrócimy. I jeszcze... pamiętacie pewnie, kto mnie oglądał za tamtych czasów. Na W37 próbowałem zrobić przejście Dzynka, Oko i Heraldon. I tam mi brakło jednego peta z wiosny, dokładnie tego, niedosyta. Co za tym idzie, musiałem mieć trenera na poziomie 12. Natomiast gdy mamy tego peta, to wystarczy trener na poziomie 11. I teraz jestem po prostu ciekaw, czy nam się to uda. No na pewno dzisiaj nie, bo dzisiaj musimy tego ptasia złapać, dlatego że tutaj w tym przejściu każdy pet jest ważny. Także dzisiaj sobie pokonamy tego ptasia, ja go złapę w czwartek i będziemy próbować to oko zrobić, dlatego że, no mówię, będziemy spełniać warunki, aby zrobić to przejście. Także po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, mam tutaj dodanych do przyjaciół tego berserka. Mam nadzieję, że mi się go uda. Troszkę podbiłem Władka, ale on i tak tutaj dostaje. No jak się wkurzy ten berek, to nam to nie siądzie niestety, ale na razie się nie wkurza. Dobra, udało się. Który my tu mamy poziom? 158, też tu trochę poprzegrywałem, no ale trudno. Odpaliłem już sobie twierdzę na 14, powoli mi się buduje. Może w połowie gdzieś czasu skrócę, to jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, lecimy dalej. Możemy w gildii jakiś ataczek zrobić. Nie wiem na kogo, no nie chcę tutaj zbytnio na nudę, bo niestety przeszli do innej gildii, w sensie tam jakieś fuzje były i tak dalej, nie wiem o co tam dokładnie chodzi, natomiast no głupio tak ich atakować. Z Protego nie wiem, czy wygramy, więc po prostu chyba machniemy sobie tutaj tą Watachę. No bo chcemy, wiadomo, jak najwięcej czci. No na razie jesteśmy top 1 w gildiach. Wczoraj nuda nas zaatakowała, gdy jeszcze jakby mieli pełny skład gildyjny i wygraliśmy tą obronę, dlatego też to top 1 obroniliśmy. No i zobaczymy, jak będzie to dalej szło. Na razie się trzymamy na tym top 1, mamy fajną przewagę czci, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kółko też później, wiadomo, jak wbijemy ten level. I chyba wydaje mi się, że to tyle. Portal gildyjny już dzisiaj biłem po północy. Dobra, no lecimy do tych petów. Lecimy do tych petów i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jak mówię, no wszystkie te grzyby, które mam, będę chciał na te przejścia przeznaczyć. Nie wiem, jak to wyjdzie.
Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie to takie drogie, chociaż ta pirodliszka może być droga, bo jeszcze bym na przykład jutro dla was nagrał chętnie jakiś bonusowy odcinek z lochów, no bo jednak jak sobie tutaj, o, to już możemy w sumie skrócić i mamy trenera na 11, jak sobie tutaj tego trenera o dwa poziomy podbiliśmy na 10 i na 11, no to jednak może być, może coś fajnego w lochach się zadzieć, na przykład w tym 13 piętrze i tak dalej, także bym nagrał jakiś bonusowy odcinek, no ale mówię, pety to priorytet i na to będziemy chcieli najwięcej, że tak powiem, wydać. Dobra, no zaczniemy sobie od tych prostych przejść, czyli tutaj tą dzyńką tego ptasia to powinniśmy bardzo szybko, dokładnie ubić. I mamy jakąś cytrynkę, dostaliśmy też trochę expa. Takich prostych to nie będziemy oglądać w ogóle. Jeszcze takiego tipa dostałem, nie wiem czy wam już o tym mówiłem czy nie, ale gdy wejdziecie sobie tutaj i nie macie zapisanego tego środowiska, bo klikaliśmy szybko i tak dalej, wchodzicie sobie na arenę, to mi w ogóle kolega z gildii Koksu, oficer z W40 podpowiedział, tutaj sobie kogoś atakujemy na tej arenie, oj, nie zapisałem walki, dobra, to jeszcze raz, nieistotne, dobra, no to powiedzmy tego sobie zaatakujemy, zapiszemy walkę, cyk, wchodzimy na pocztę i jak widzicie to środowisko, którego nie zapisaliśmy, bo to też się nieraz w lochach buguje, nie, że ja wam nie mogę pokazać walki, bo tak szybko klikam, że się nie zapiszę. To właśnie ta ostatnia wygrana walka nam się tutaj pokazuje i możemy sobie obejrzeć. Oczywiście to jest tylko wygrana, no bo te wygrane powinny się z automatu zapisywać, a mówię, nieraz jak się szybko klika, to się właśnie to psuje. Także takie coś może wam pomóc, mi też na pewno pomoże, jak będę wam chciał jakiś loch pokazać, który mi się właśnie nie zapisze. Dobra, no generalnie tutaj jeszcze tym ponikiem tego wykijadu powinniśmy w miarę szybko rozwalić. Oj, czemu tam mi się światło pokazało? Coś, jakiś błąd chyba. Generalnie, o, już padł. Moglibyśmy oczywiście to wszystko zrobić już szybciej, natomiast ja to chciałem wszystko na jednym odcinku. Tego ponika nie musiałem w ogóle do setki karmić, mogłem go wcześniej zbić tego wykijadło już w czwartek. Tak samo tego ptasia już mogłem złapać, no ale chciałem to na odcinek. Na pewno będę przez to troszkę do tyłu, no ale to już trudno. Dzisiaj mamy jeszcze koniksa do złapania, w sobotę za dnia, to musimy porobić po odcinku już pewnie po łapę. To są w ogóle moczary mary, dobra. Tą siedmiornicą oczywiście nic już tutaj, chociaż tego małżona, czy byśmy nie zbili? Zbiliśmy, ok. Zawsze to jakiś dodatkowy exp, chociaż tego expa z tego co widzę to już niewiele z tych petów leci. To już nie to samo co na początku. Tu mamy jesienną noc, czyli na razie nas nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. To już mamy porobione, to już mamy porobione. No i ten mrok. No plan jest taki, żeby na niego wydać 500 grzybów, jeżeli by nie padł, bo to jest raczej proste przejście, jeżeli tego siorba mamy na 100. Jeżeli by nie padł, to po prostu ja jutro go sobie dokarmię do setki i wtedy, wiecie, i wtedy go po prostu pokonam. Bo generalnie nigdy na tego Liarysia nie wydawałem więcej aniżeli tam 50 grzybów, zawsze mi padał. No ale zawsze miałem tego siorba na 100, a tu niestety miałem w planach nagrać odcinek w sobotę i w tą sobotę mi wypadł, że siorb jest tylko 98, po prostu mi brakło jednego dnia, aby go dokarmić. No ale zobaczymy, no tutaj te staty generalnie aż tak nie grają. Tutaj głównie to jest najważniejszy tak naprawdę trener, który wszedł na 11. I o, i padł, zobaczcie jak szybko, czyli nawet na 9.8 bez większych problemów możemy sobie go pokonać, czyli już mamy kolejne przejście, no i w sumie zostaje nam ogień, czyli widzicie, na wysokim trenerze nawet te przejścia pay to win, powiedzmy, nie są wcale takie straszne. Tutaj tego siorba oczywiście dokarmimy jutro do setki, bo tych pożywień mam sporo, a jednak da to jakiś bonus tam do HP, więc jest to dosyć istotne. Dobra, no i zabieramy się za ten ogień, tak naprawdę taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i co? No Smokiego sobie zbijemy. O, w sumie tą walkę to wiecie co, możemy, ona nam się zapisała, nie zapisała nam się, to możemy obejrzeć, bo to akurat jest jedno z takich trudniejszych przejść, to myślę, że możemy sobie oglądnąć mimo wszystko, pewnie was to ciekawi. O, nie zapisałem, kurde, też nie myślę. W ogóle ktoś mi ostatnio pisał, znowu nie zapisałem, tu w końcu wszystkie te walki za punkty doświadczenia mogłem z sali... Nie no, nie komentujcie, nieważne. Dobra, zapisaliśmy sobie już teraz i mamy tego Liarysia. Dobra, obejrzmy sobie jak to tu wyglądało. No tu na pewno jakieś uniki dosyć srogie, no i tutaj już mamy pierwszy krytyk. Ktoś mi ostatnio pytał, pisał, że przestałem pokazywać na filmach ze S38 salę chwały, bo wstydzę się tego jakie mam miejsce w tej sali chwały. No więc tak, no tutaj zobaczcie, że same kryty ten siorb wali i same uniki w ogóle. No więc tak, kolego mój, widzu, drogi, bo skoro mnie oglądasz, no to jesteś widzem.
topkę pokazywałem, bardzo gładko poszło w ogóle swoją drogą, topkę pokazywałem głównie przez pierwsze 3 dni serwera, kiedy ta topka się zmieniała praktycznie non-stop. Obecnie są jedni i ci sami ludzie w tej topce i za wiele się tutaj nie zmienia, więc nie ma jakby... Nie mam co pokazywać zbytnio, co odcinek wam, no zobaczcie jak wygląda topka, to raz, dwa. Ja całe dnie latam sobie w EQ na awanturniczość, bo po prostu od czasu nie robię tak, że non stop robię awkę, czy tam robię zaklepsydry, po prostu sobie wchodzę, co jakiś czas misję machnę, potem kolejną i tak dalej i nie chce mi się tego EQ co chwilę zmieniać. Jak widzisz, ja mam takie statystyki w EQ do awanturniczości. Dodatkowo też ostatnio zauważyłem, że jak siedzę w tym EQ do awki, to mnie ktoś zbija, nie wiem kto, nie przyuważyłem, no ale jednak jak byłem tam załóżmy w top 30, można nawet podejrzeć, że w top 30 są, jest na przykład jakiś berek 260 level, mag 260 level, tutaj jakiś 265, czyli są to osoby, które mają takie same levele i pewnie takie same statystyki jak my. Co za tym idzie, do tego top 30 bez problemu bym się wbił, gdybym trochę pospamował tutaj ataki, ale ta sala chwały nie jest miarodajna zbytnio, no bo to tak jak mówię, dużo osób siedzi w eku na awkę, są ludzie tutaj stop, powiedzmy 100, którzy tylko czekają, aż ktoś tutaj wyżej będzie siedział w eku na awkę i właśnie ten znajdzie go i zaatakuje, bo będzie mógł go bez problemu pokonać i go po prostu zbije w rankingu, także to nie jest miarodajne, a wcale się nie wstydzę jaki tam mam ranking, bo to jest dla mnie bez sensu, widzą wszyscy jaki jest level i tak dalej, także no śmieszne, rozbawił mnie w sumie ten komentarz, bo nie był taki, no głupi był po prostu, no co będziemy się tutaj oszukiwać. Druga sprawa, jeszcze tam się spotkałem z opiniami, że w ostatnim odcinku miałem dla tego Barbara broń, która mu tam dawała plus 160 średnich, ale miała słaby rozrzut i ja stwierdziłem, że nie będę jej zakładał, bo słaby rozrzut. No wiadomo, 160 średnich to jest masa, ja już wymieniam broń jak tam mam około 20 średnich więcej. Ale nie pamiętam, czy ja w tamtym odcinku jeszcze wykorzystywałem towarzyszy, czy ja robiłem jakieś lochy, w których towarzysze są potrzebni. Jeżeli tak, to faktycznie powinienem założyć ten miecz właśnie na tą chwilę nawet, gdy tych towarzyszy wykorzystuję. Ale nie zakładałem go, bo wiedziałem, że znajdę sobie jakąś broń tutaj w zbrojowni z dużym rozrzutem, wrzucę do kibla, coś tam pomieszam, żeby mi wypadła na siłę i po prostu taka broń będzie lepsza aniżeli tamta, dlatego ja ją olałem i po prostu nie podmieniałem. Jeżeli w tamtym odcinku używałem jeszcze towarzyszy, no to był błąd faktycznie. Natomiast jeżeli ich nie używałem, no to zrobiłem dobrze, bo i tak już by mi po prostu nie było to potrzebne. Broni co prawda nie zmieniłem tutaj u tego Barbara, bo mi się nie chciało, ale może przed następnymi lochami coś pomyślę, aby ją zmienić. Także to też takie sprostowanie odnośnie tam dwóch, w sumie to nie były, to bardziej była opinia takiej jednej osoby z Discorda, to z tą bronią. Natomiast to pierwsze to był właśnie komentarz jednego z widzów, że wstydzę się pokazywać topkę, bo w niej nie jestem. Tak więc no takie sprostowanie. Jak ja mam teraz EQ na awkę, dobra, w sensie na normalne. Dobra, no lecimy sobie w tym ogniu, fajnie nam poszły te pierwsze przejścia, także teraz zobaczymy jak to wyjdzie tutaj, jak to wyjdzie z tym najcięższym naszym smokiem. No ze smokiem to jest tak, ja na niego nigdy nie wydawałem więcej niż 200 grzybów, natomiast byli ludzie, którzy na niego wydawali po 2000 grzybów, także no to jest ogromna loteria. I po prostu nie jest to takie proste przejście do zrobienia, także zobaczymy jak to wyjdzie. No na razie tutaj za wiele mu nie zabieramy, oczywiście on jest bez problemu do zrobienia, bo już wiele razy go robiłem. Ten smoki no to jest dla nas w obecnej sytuacji absolutne minimum, żeby go po prostu pokonać. No a jak już jego machniemy, wydropimy sobie w zbrojowni właśnie to jajko, to będziemy dalej myśleć nad właśnie tą pirodliszką. No bo mówię, no tej pirodliszki się nie opłaca, jeżeli nie mamy skarbu w lasu, bo czekać na nią jest bez sensu, to już lepiej tego smokiego karmić. Ale znów nam wypadły te skarby, znów możemy ją wydropić. A ona daje dużą przewagę, no tam na W37 w tym ogniu to ja raczej nie miałem w ogóle żadnych przeciwników, nikt mnie po prostu nie mógł ubić. Jeszcze, kto mnie nie oglądał właśnie za tamtych czasów, gdy ja pokazywałem te przejścia na W37, gdzie tam właśnie, bo to było w ogóle na filmie jak ja tą pirodliszkę ubiłem, to tam właśnie też na tym samym filmie jest pokazane jak ja na innym koncie, takim można powiedzieć prywatnym, ubiłem sobie pirodliszkę nie mając Infernixa, nie mając Skarabary, nie mając Smokiego i na trenerze 10, 9, przepraszam.
na trenerze 9. Co prawda tam trenera nie widać na tym screenie, ale widać właśnie Chompa setnego, widać ubitą pierodliszkę i widać, że nie mam tych poprzednich petów. I dlaczego tak się stało? Powiem wam, że przypadkiem, bo klikałem Smokiego, ten Smoki mi padł, ja jeszcze kliknąłem dwa razy przypadkiem i pierodliszka też padła, więc no mówię, no tutaj to jest ogromne szczęście. No jak widzicie, obecnie mamy o wiele lepsze warunki, no bo jednak mamy te wszystkie pety, mamy tego trenera 11, czyli dwa większego. No i myślę, że powinno to paść, no ale to zobaczymy. No mówię, no tu jest kwestia szczęścia, ten po prostu Chomp musi porobić jakieś fajne uniki i jakoś to powinno siąść. No nie wiem ile na niego, już niecałe 200 chyba wydaliśmy i na razie niestety nie pada, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No 11 trener jest dosyć wysokim trenerem. No ale ten Smoky, no to jest już takie, to jest chyba najtrudniejsze przejście generalnie, jeżeli chodzi o tych, o te przejścia grzybiące. Takie w miarę możliwe do zrobienia, no bo wiadomo, jest jeszcze w wodzie krok z ryba i ten ostatni, gdzie rybą praktycznie się nie da tego zamknąć. Znaczy, no nie da się, da się, bo ludzie to robili, ale kosztuje to jednak nieraz bardzo dużo grzybów, co za tym idzie. Po prostu się tego nie opłaca robić. Uważam, że to przejście w siedmiornicy jest o wiele lepsze niż właśnie tą rybę się męczyć, bo mówię, no ja na przykład na S37 próbowałem to przejście i koniec końców musiałem przejść na szlawęża i szlawężem zamknąć, ponieważ no nie byłem w stanie tego przeklikać. Ja tam w ogóle chyba wydałem na to 3000 grzybów, trenera też tam miałem dosyć wysokiego, bo tam chyba 11 albo 12 i nie było po prostu opcji zrobić tego przejścia, także już można powiedzieć nauczony jakimiś tam błędami i kilkoma kątami, na których testowałem jakoś te pupile, coś tam robiłem. Można powiedzieć, że na tym S38 te pupile mi strasznie podchodzą, bo nie wiem, który tam jestem, chyba teraz top 2 czy jakoś tak, generalnie top 3 to jest chyba wszyscy z naszej gildii. W ogóle to wam zaraz pokażę, no chcę tego Smokiego dupnąć i zrobić sobie przerwę, to bym wam pokazał ten ranking. No coś tutaj się zacięło. Ten ranking pupili, bo tam w ogóle chyba w top 10 jest z 7 osób z Exiles, także strasznie fajnie to wygląda. Więc mówię, no tutaj oprócz tego, że mi podchodzą karmienia na tym S38, no to jeszcze mimo wszystko podchodzą mi, no wszystko mi podchodzi, walki i tak dalej. No ja mam bardzo dużo karmień na zapas, zresztą jak widzieliście, jak tam byłem w okienku z pupilami, to mam strasznie dużo tych karmień do przodu, więc no podeszły mi po prostu te pupile na tym serwerze. To też musicie mieć szczęście, żeby wam te jedzonka dropiły z misji, żeby wam tam z kółka poleciały te co wam brakują, no i też walki swoje dają, nie? No bo jednak jak wygrywasz codziennie po 5-4 walki, to jednak tych jedzonek też troszkę dzięki temu zyskujesz. Oj, no już tutaj mnie boli, boli mnie już tutaj, można powiedzieć, ręka od tego klikania. No i coś, ten Smoki, chyba jeszcze nigdy na niego tyle nie wydałem. Zawsze tak jak mówię, no to było 200 grzyba max i on padał, a tutaj coś na mnie siada, no ale musimy to zrobić. No Smoki to jest takie absolutne minimum dla nas w tym ogniu, aby go po prostu pocisnąć. No i zobaczymy jak to będzie dalej. No pokażę wam ten ranking, tylko mówię, chcę go już tutaj pokonać. No ile już wydaliśmy? Chyba około 400 niecałe. Więc tak, no nie wiem, nie wygląda to. O, wczoraj w ogóle też przed północą, bo już miałem tego Chompa na 100 i klikałem sobie Skarabarę, aby ją złapać właśnie po północy, aby dostać te dodatkowe bonusy do statystyk dla tych petów, żeby, bo wie, o, 125 tysięcy tam było próba. Kurde, jeden unik i jakiś hitek i wypadł. 242 znowu. Klikałem sobie tą Skarabarę na setnym Chompie, na 10 trenerze i też na nią musiałem wydać tam chyba, nie wiem, 60 grzybów, coś takiego, więc no ten Chomp wczoraj nie pokazał zbytnio klasy, także właśnie o to się martwiłem, że on dzisiaj też tutaj może mieć ciężko, jeżeli chodzi o tego Smokiego. No ale ma trenera więcej, nie? Jeden poziom, także to też myślę, że mu na pewno pomaga. No ale zobaczcie, no tam już były takie dwie próby, że wystarczył jeden unik i mocniejszy hitek i wypadł. Także no widzicie, no on jest do zrobienia, tylko muszą po prostu siąść. Muszą siąść fajne uniki. Uniki to jest podstawa, jakieś tam mocniejsze kryty i będzie on po prostu do zrobienia bez większych problemów. No dobra, no szczerze mówiąc myślałem, że on troszkę szybciej padnie, więc się tak nie nastawiałem na aż tak odcinek dłuższy. O, już tutaj 18 minut w ogóle, kurde. Klikamy go i klikamy, no najwyżej jakieś cięcie zrobię, ale nie planowałem. No tak, no wczoraj, jeżeli chodzi o sytuację na serwerze, wczoraj rozpadła się niestety gildia nuda VIP w sensie. Tam z tego co wiem, to lider dostał bana,
i oni tego lidera dłużej nie mieli, ale i tak się trzymali bardzo fajnie. No a tam słyszałem, że jakieś zamieszanie wprowadzali niektórzy gracze i po prostu jakąś tam poszła fuzja z chatką puchatką, z chatką puchatka i teraz tam głównie ta topka właśnie nudy jest w tej chatce, kto tam miał ochotę przejść, znowu bliska próba. Natomiast nuda to miała być akademia tej chatki, ale tam widzę, że zresztą widzieliście na początku, że prawie tam graczy już nie ma w tej nudzie, więc no po prostu rozpadła się ta gildia, szkoda. No chatka tam patrzyłem, to ma chyba tylko ile tam z 7 leveli więcej średniego od nas, mimo że tam przeprowadzili tą fuzję, że zyskali bardzo dużo mocnych graczy, to i tak nie są tak wcale do przodu jak my. Ja jestem bardzo zadowolony z tej gildii, co nam tutaj wyszła, ponieważ nie robiłem żadnych fuzji, nic nie tego, cały czas praktycznie lecimy z graczami, którzy byli u nas od początku. Ja też raczej nie wyrzucam bez powodu, chyba że widzę, że ktoś albo olewa postać, albo go po prostu nie ma, że jest nieaktywny, no to wtedy podmieniam, ale tak generalnie to się staram nie, mimo że wczoraj na przykład po tym rozpadzie nudy miałem sporo wiadomości na prywatne, właśnie prywatnych wiadomości, czy znajdzie się jakieś miejsce i to były osoby mocniejsze od naszych dołów, no ale mimo wszystko ja się staram nie wymieniać, jeżeli nie mam ku temu jakichś tam powodów, więc tutaj jeżeli ktoś mnie ogląda, może kto do mnie pisał i nie dostał odpowiedzi, no to właśnie dlatego, że nie mamy miejsca, dlatego też tej osoby nie dodałem po prostu do gildii, no bo nie chciałem wyrzucać kogoś, kto jest aktywny i się stara właśnie na rzecz lepszej osoby. Tak nie robię, bo to jest moim zdaniem słabe, a też tutaj wcale ja nie miałem, tworząc tą gildię, to ja liczyłem, że będziemy może top 5 i to będzie fajny wynik. Na ten moment chyba jesteśmy top 3, chyba tam Protego jest wyżej, chociaż z Protego jak nas zaatakowali, to obronę wygraliśmy, więc to jest, wiecie, taki śliski temat, można powiedzieć. Natomiast z Protego żeśmy obronę wygrali, no ale oni są mimo wszystko chyba mocniejsi od nas. I właśnie ta chatka teraz jest też mocniejsza od nas, no a my chyba jesteśmy top 3, o ile mnie tutaj nie myli pamięć i to, co się obecnie dzieje na tym serwerze, bo no miesiąc minął, a tu już tyle się podziało, tyle jakichś fuzji i innych rzeczy, że to naprawdę szkoda gadać. No kurde, zobaczcie, że ten Smokey nie chce paść, no już tyle na niego wydaliśmy. 11 trener, wszystkie pety złapane, jakie tylko możliwe. A on i tak się opiera, no to jest, ja to bym sobie mógł klikać, tylko to jest najgorsze na odcinku, bo to wiecie, może być, nie być dla was takie ciekawe, możecie w sumie napisać, czy wam się podoba takie klikanie petów. No i co, no postaram się jeszcze z W40 może jakiś loszek machnąć dzisiaj, tam muszę pozmieniać troszeczkę eku, jakieś tam porobić szachermacher i może na odcinku wreszcie, oprócz takiego podsumowania, co się zmieniło, dostaniecie jakiś loch. No i tutaj z tego tylko S38 planowałem jeszcze jakieś lochy nagrać, ale z tego co widzę, jak tutaj wsiąkają te grzyby w tego Smokiego, to już nawet nie myślę o pirodliszce, chyba w sensie no będziemy ją próbować, będziemy, o ile ten Smoki w ogóle padnie, bo to też tutaj pozostaje niewiadomą na ten moment, czy on w ogóle padnie, czy coś tutaj się zadzieje z nim. No już mnie tutaj ręka boli od klikania. Zrobiłbym wam cięcie i po prostu wrócił, jeżeli on by padł, i bym to po prostu potem skleił, ale zbytnio nie chcę, wolałbym, żebyście wy też to widzieli, jak on pada, bo uważam, że to jest mimo wszystko takie ciekawsze, no ale przez to się odcinek będzie bardzo długi. Dam kilka razy niż żeśmy mu nie zabrali, no ale widzieliście, było parę takich bliskich prób. Oj kurde, no jak Smokey nie padnie, to będzie tragedia, cała nasza przewaga w pupilach, którą sobie wyrobiliśmy przez ten czas, jeżeli w tego Smokiego przynajmniej nie pójdziemy, to będzie tragedia. Już jakbyśmy poszli w pirodliszkę, to już w ogóle by było super. No niestety, no na W37 wygląda na to, że było więcej szczęścia, ale mówię, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. No on ma tutaj, kurczę, prawie 1,5 miliona HP, my mamy tutaj niecałe 700 tysięcy. No ale to mówię, nie grają w ogóle statystyki ani nic, tylko grają uniki i kryty, to jest najbardziej istotne. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Matko, już tyle przeklik... O, 103 tysiące, no tyle bliskich prób, to jest dosłownie jeden unik i jakiś hitek, nawet nie wiem, czy to musiałby być krytyk, wydaje mi się, że nie. I ten Smokey by padł.
Oj, zaczyna mnie to męczyć, szczerze mówiąc. Zazwyczaj jak loch nie pada po więcej niż tam 200 grzybów, to ja sobie odpuszczam. A tutaj wiem, że on jest do zrobienia, więc dlatego klikam dalej. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. On ma w ogóle 1722 zręczności HP i 1329 szczęścia. Dobra, zobaczymy jak tego Smokeo byśmy złapali. Ile on tych statystyk dostanie faktycznie. Aby tę pirodliszkę klikać, o ile w ogóle tego Smokiego złapiemy, o ile nam się uda go tutaj pokonać. No już ile? 2000 grzybów? No prawie 1000 już żeśmy wydali, chyba coś koło tego, o ile się nie mylę. Tak więc no, słabiutko, no ale dobra, no klikamy, nie poddajemy się. Co tutaj nam pozostaje innego, jak nie klikać właśnie tych środowisk. Myślałem w ogóle, one mi tam dają po 15 milionów ekstra, myślałem, że mi będą dawać więcej. To tak stwierdziłem, że na luzie sobie dobiję level, dlatego tam nie kręciłem tym kółkiem i nie robiłem generalnie nic prawie dzisiaj na tym koncie jeszcze. No ale jak widzicie, one nie dają nam tutaj za wiele. Już ile pokonaliśmy? W wodzie jednego, w świetle jednego, mrog jeden. I w ziemi jeden, czyli cztery środowiska pokonane, a tutaj expa za wiele nie wleciało. No tak jak mówię, to już nie jest to co na pierwszym poziomie, że tam trzy w sensie na pierwszym poziomie, na tych 75 jak dostaniemy pety, że tam 3 pety to jest praktycznie cały level około. Tak mniej więcej oczywiście. No i tak, no 250 tysięcy, znowu bliziutka próba. Chcesz dopieścić, chcesz zdobyć wysokiego trenera. Gdyby nie te dusze, to ja bym to musiał klikać na 10, ale że mi wczoraj się przyfarciło z tymi duszami, to stwierdziłem, że od razu machnę tego trenera na ulepszenie. To jakoś tam było około południa i mówię, dzisiaj właśnie przed klikaniem tych środowisk sobie skrócę. No ale jak widać i tak to tutaj za wiele nie dało. No grunt to szczęście, znowu 140 tysięcy, super. Super, no pierwszy raz nie wierzyłem, jak ludzie mi mówili, że na tego Smokeo mogli wydać tam po 2000 grzybów. Ale z tego co widzę, już zaczynam wierzyć, no ten nasz czomp, tak jak mówię, no już wczoraj widziałem, że coś nie jest w formie. No i to się potwierdza, bo pierwszy raz tak dużo potrzebuję właśnie na tego Smokeo. No jakby pirodliszka padła po 100 grzybach, to było super, no ale to raczej nie jest możliwe. Z tego co widzę, jak to tutaj lecą te nasze środowiska niestety. No i tak, no i co się tutaj dzieje na serwerze? Chyba na razie nic, jeżeli chodzi, no mówię, z tymi gildiami się tam pomieszało. No a my tutaj sobie gramy na spokojnie, tak jak mówiłem na początku, znowu jakieś tam pogłoski, że już tutaj nie gram, że coś, nie wiem skąd ludzie biorą takie opinie, zwłaszcza, że ostatnio chyba w niedzielę się pojawił film ze 38, a komentarz był tam jakoś w środę, że ja już przestałem grać, więc nie wiem, no, jeżeli nie wstałem filmów codziennie, to znaczy, że już nie gram na danym serwerze. To mnie tak troszkę dziwi. No ale jak widzicie, regularnie jest tutaj wszystko rozwijane, regularnie są te pupilki karmione i regularnie to idzie powoli do przodu. Wieżę pewnie byśmy mogli pocisnąć, bo już tam wczoraj sobie potrzebowałem trochę golda i tą wieżę sobie tam poklikałem i padało praktycznie po jednym, dwóch grzybach. Także tam pewnie pocisnęli jeszcze tam parę procent. No ale to mówię, chciałbym zrobić na odcinku z lochów, a niestety jednak chyba nie będzie tego odcinka, patrząc na to, ile nam grzybów pochłania ten Smokey nasz ukochany. No tutaj co, jakieś tam połowę HP mu zjeżdżamy, coś tam się dzieje, ale zobacz, 250 tysięcy, kurde, ale to jest niefart. To jest już po prostu ogromny niefart. Tak się bałem, że właśnie na odcinku będę miał niefarta, myślałem, że pada, ale to się coś zacięło po prostu, że na odcinku będę miał sporego niefarta, no i to się niestety sprawdza, no ale przynajmniej dostaniecie długi odcinek, już dawno nie było takich długich odcinków, przeważnie tam w 20 minutach się zamykały, także może będziecie nawet zadowoleni, nie wiem jak to wam się podoba, możecie dać znać, tylko no właśnie, jak tutaj się takie klikanie bez sensu, to ja też nie wiem zbytnio co mam mówić. No możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli jeszcze dotrwaliście do tego momentu, bo już to naprawdę długo trwa. Jakiś komentarzyk dla statystyk możecie napisać oczywiście, na jakim serwerze gracie, jak tam wam idzie, czy gracie na S38, czy może na nowym W40, bo ostatnio powiem wam, że te odcinki robią mniejsze wyświetlenia, nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak jak S38, wiadomo, że na starcie był największy hype i najwięcej się działo, no ale mimo wszystko teraz te odcinki nawet z W40 i z S38 robią tam po 3-4 tysiące po dwóch dniach wyświetleń, no a robiły chociaż te 5 minimum,
Także nie wiem, czego to jest spowodowane. W ogóle też zauważyłem, że YouTube mi ucina zasięgi, bo na przykład jak wpiszecie sobie neutral pupile w wyszukiwarce, to w ogóle mojego poradnika do pupili nie znajduję. Myślałem, że mi go usunęli albo coś mi zrobili z nim. Wchodzę tam w swoje filmy i patrzę, że jest normalnie publiczny. Jak wejdziecie sobie w playlistę poradniki, to on tam chyba jest jako drugi, więc możecie sobie po prostu wbić, jeżeli kogoś to ciekawi. No ale mówię, coś tutaj jest nie halo. Próbowałem go dawać na prywatny, potem go znowu dawałem na publiczny, a mimo to nie pomogło to, po prostu tak jakby on zniknął. Sporo osób mnie właśnie pytało pod odcinkami, czy usunąłem ten poradnik. No ale ja mówię, że nie, że jest normalnie, podsyłałem tam link, przez link normalnie wejdziecie, przez playlistę też, a jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę nawet poradnik do pupili neutral, czy po prostu takie słowa, że wiecie, że powinno wam jako pierwsze wyskoczyć, to i tak go nie ma, a przynajmniej tak było dwa dni temu, może się coś zmieniło, ale wątpię, więc coś ten YouTube tutaj wali w ciula, powiedzmy, jeżeli chodzi o te zasięgi, o to wszystko. Możecie też dzwoneczek zostawić, dzwoneczek też wam pokażę, będzie wam przypominał, że jakiś film został dodany przeze mnie. Jeżeli ktoś bez dzwonka subuje, to oczywiście zostawcie, no i wbijajcie na Discorda dla widzów, nie? To tam zawsze jest w przypiętym komentarzu, to sobie możecie wejść i tam pogadać z innymi o Shakesie i nie tylko, o różnych tematach, jakie tam tylko powstały. No i tak, no już prawie 1500 grzyba i smoki nadal nie padły. Boję się, że nawet tego smokiego, już zaczynam serio mieć tutaj taką obawę, że nawet jego nie pokonamy, już nie mówiąc o tej pirodliszce. No ale to jest pech, to jest, musicie przyznać, że to jest ogromny pech, mając wszystkie pety możliwe do zdobycia i mając tego trenera na 11, żeby ten smoki nam nie chciał paść, no to jest niesmaczne, no niesmaczny żarcik niestety. No ale nie poddajemy się, no klikamy dalej. Jeżeli nam zostanie ze 100 grzybów, no to już wiadomo, że pirodliszki nie będę próbował. No ale jeżeli by nam zostało jeszcze 1000, to może te 900 na pirodliszkę bym spróbował sobie tutaj machnąć. No ale nie wiem, powiem wam, nie wiem, czy wszystko tu jest ok. No tym smokiem klikamy, w sensie tym chompem klikamy, no powinien on paść. Nie jestem w ogóle przyzwyczajony, że to jest takie drogie przejście. Dobra, zobaczmy tu sobie jeszcze... Tu już zrobione. Tutaj tym chompem musimy klikać, no i tutaj jakiś tego kroksa musimy. To wam pokażę jeszcze w międzyczasie właśnie ten ranking, jak to wygląda. No jesteśmy na razie pierwsi. Nie wiem, czy Son już tutaj porobił ataki, wydaje mi się, że porobił. Więc no widzicie, 5000 czci, jest ta przewaga dosyć fajna. No a niestety RNG gry nam próbuje tą przewagę ukrócić, nie dając nam właśnie pokonać chociaż tego smokiego. No dużo osób nawet smokiego nie idzie, to jest jakby wiecie, to jest to, że nawet ten smoki da nam sporą przewagę. No ale najpierw go tutaj trzeba pokonać i zobaczymy, czy to nam w ogóle wyjdzie. Znowu się coś tu przycięło. Oj, no nie jest to fajne, nie podoba mi się to. Wiem, że to będzie taki odcinek troszeczkę z narzekania. Już tutaj mamy ponad pół godziny. Troszeczkę tutaj sobie ponarzekam niestety na tego chompa. Eksploruj już teraz z pupilem chomp. To nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, że coś takiego piszę. Także przynajmniej mamy świadomość, że nie ma czegoś zbagowanego i że mamy dobrego peta wybranego. Poczekajcie, no jeszcze wejdę w te podziemia, 647, wejdę w te podziemia, no trener jest 11, no ja nie wiem, nie mam już pomysłu, co tutaj mogę zrobić, no chyba pozostaje tylko klikać i liczyć, że jakoś w miarę szybko nam ten smoki się tutaj podda, chociaż no już 1600 grzyba prawie poszło, to nie wiem, czy można mówić o tym, że to jest w miarę szybkie poddanie. No 182 tysiące znowu, no zobaczcie, ile już mieliśmy takich bliskich prób, gdzie wystarczył tylko jakiś mocniejszy hitek, jakiś unik i by ten smoki padł. No mówię, no on jest, nie wiem, no to jest chyba pech przez to, że nagrywam, chociaż na W37 chyba z tego co pamiętam też nagrywałem, a nam on padł o wiele szybciej. No to jest po prostu pech, no i nie ma co tutaj się, nie ma co innego tutaj szukać jakiegoś wytłumaczenia. No już chciałbym zobaczyć, żeby się pokazał ten ekran ze zwycięstwem, bo powiem wam, że jest tutaj nieprzyjemnie, jeżeli chodzi o to. Oj, Boziu. Grzyby topnieją.
A Smokey jak stał, tak stoi. No, taki był plan, żeby te grzyby wydać na te przejścia, nawet wszystkie, więc jakby no tego akurat nie żałuję, no bo taki był plan, ale żałuję tego, że tak dużo marnujemy na Smokiego, a tak mało będziemy mogli zmarnować na Pirodliszkę, co za tym idzie, będzie o wiele mniejsza szansa, aby właśnie ta Pirodliszka nam padła, no bo jednak wiadomo, no myślałem, że tak szczerze na tego Smokiego, no to tak max 1000, to był taki max według mnie i te 2000 byśmy wtedy na Pirodliszkę próbowali klikać, no a tutaj jak widzicie już 2000 niedługo dojdzie do tego, żeby tego Smokiego w ogóle ubić. Napiłem się tutaj herbatki, bo już mi aż zasło w gardle, bo już tak mówię, od ponad pół godziny sobie tutaj gadam z wami. No i co, no możecie pisać jakieś pytanka w komentarzach, jeżeli coś was nurtuje. Dużo osób mi też w ogóle, w sensie dużo osób, kilka osób tam pisało, kiedy będą pytania od widzów, żebyście mi mogli pisać na pocztę, a ja będę odpowiadał. No ten odcinek z pytaniami dla widzów to był taki, wiecie, taki można powiedzieć bonusowy, ja tego nie planuję robić regularnie ani nic. Ale jeżeli miałbym w planach coś takiego zrobić, to oczywiście was o tym poinformuję, abyście te pytania zdążyli zadać, abym je tutaj na odcinku przeczytał, no bo jednak wiem, że dużo osób coś takiego, wielu osobom się coś takiego podoba. No a ja też, wiecie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gry czy coś, to możecie pisać w komentarzach, ja na te komentarze, o coś się zacięło, ja na te komentarze odpowiadam regularnie. Myślałem, że padł, bo tak mi coś dziwnie mignęło. Ja na te komentarze odpowiadam regularnie, w sensie pod nowym filmem to ja zawsze siadam wieczorem i czytam, co tam piszecie i odpowiadam, serduszkuję, więc jeżeli po prostu macie jakieś pytanie na temat gry czy coś, to piszcie w komentarzu, to ja tam wam odpowiem. Nie musicie wcale czekać na taki odcinek dodatkowy, specjalny właśnie z odpowiadania na te komentarze. Też wiele osób mnie pyta, kiedy wróci seria przedstawienia postaci widzów i czy w ogóle wróci. No na razie nie planuję. Jeżeli już tutaj dojdziemy na tym łowcy i na tym wojowniku do takich poziomów, gdzie nie będzie za wiele kontentu do nagrywania, powiedzmy, tak jak to ma miejsce teraz na Paladynie czy tam na Berserku, to po prostu może wróci ta seria, aby kanał, wiecie, jakoś, że tak powiem, przywrócić do życia, żeby pozostał żywym, no bo ja też nie znajdę kontentu, żeby nagrywać wam co dwa dni z tych serwerów, jeżeli już tam będziemy mieli po prostu wysoki level, no bo wiecie, ja już wiele razy to powtarzałem, ale wchodzić do lochów, żeby tylko wejść, żeby one nie padły, no to jest moim zdaniem dosyć bez sensu. No ale tak jak mówię, no jeżeli bym właśnie już nie miał co nagrać, to może coś takiego wróci, z tym, że jakoś w innej formie, ale na ten moment nie planuję, bo nie podoba mi się po prostu, w sensie znudziło mnie to, zbyt wiele osób było, które do mnie pisały, które tam miały 30 level i co zmienić, dorać coś i tak dalej, co tak naprawdę no nie ma znaczenia, no bo to jest bardzo niski level i nie ma jakby, nie ma to po prostu żadnego znaczenia potem w lejcie. Zresztą ja też nagrywam poradniki, są poradniki jak rozwinąć postać, jak tam... No generalnie poradniki są chyba praktycznie do wszystkiego, także można obejrzeć i wtedy będzie wiadomo, w jakim kierunku należy iść, aby tą postać mieć dobrze rozwiniętą. Tak więc no dużo osób mi tam właśnie truło z takich niskich poziomów, co było bez sensu moim zdaniem. No i dlatego też postanowiłem, że tą serię zawieszę, a wrócę z nią być może, jak już właśnie będę potrzebował jakąś serię dla kontentu, tak jak mówię. Z tym, że no może jakoś zmienimy tam zasady tej serii, powiedzmy, czyli że być może zrobimy coś takiego, że same tam jakieś wysokie levele, powiedzmy 350+, by się załapywały. Jeżeli ktoś by podał mi na przykład nick, aby miał tam mniejszy level, no to po prostu bym ignorował go. Taką postać po prostu, no ale to jeszcze zobaczę, to jeszcze bym się musiał zastanowić. No na razie widzicie, że filmów jest nawet więcej niż było, że już nie są tylko co dwa dni, tylko nieraz co dwa dni, nie są co dwa dni, tylko nieraz codziennie, więc no na razie jest co robić na tych postaciach, jak sami widzicie, co chwilę coś tutaj ciekawego się dzieje, więc no mówię. Jest to wszystko, jeszcze się to wszystko napędza samo, napędza się, jeżeli chodzi o te odcinki i tak dalej, no a później, jeżeli by się nie przestało napędzać, to będziemy myśleć o jakichś innych seriach. No wiadomo, są te poradniki, nagram na pewno, jeżeli by jakaś nowa rzecz weszła do gry czy coś, może na urodziny na przykład wejdzie, no to też pewnie nagram.
pewnie wam jakiś poradnik do tego, jeżeli to była jakaś nowa funkcja czy coś, bo nie wiem, czy coś takiego w ogóle będzie. No ale na razie nic nie wchodzi, dlatego też poradniki są, można powiedzieć, zamrożone. Już tu w ogóle 2000 grzyba pękły na tego Smokiego. To tak tylko pragnę zauważyć, bo my sobie tutaj miło gadamy, a tutaj Smoki nie pada. Więc tak, no... Dlatego na razie te poradniki żadne się nie pojawiają, bo już po prostu do wszystkiego, do czego mi się wydaje, że powinienem nagrać i mogłem nagrać, to już poradnik się pojawił. Oprócz tego ciekawostki, no też nie mam żadnych fajnych. Ostatnią ciekawostką było o tym zmienianiu koloru w opisie. No a teraz już szczerze mówiąc nic ciekawego nie mam, żadnej ciekawostki, którą mógłbym nagrać. Możecie mi też podesłać w komentarzu, jeżeli ktoś w ogóle już dotrwał, bo tu widzę, że już prawie 40 minut dochodzi, to mi też możecie nagrać. Padł, zobaczcie, padł, Jezu, całe szczęście, już się bałem, że nie ten, nawet tego Smokiego nie pokonamy. No dobra, mamy 900 grzyba, ze 150 sobie na pewno zostawię, więc mamy ile? Mamy 750 grzybów na to, jeszcze tutaj musimy znaleźć w ogóle jajko, ale jajko powinno dokładnie w miarę szybko nam wylecieć. A, już go mam. Nie, no co jest? A dobra, bo ja nie mogę na postać tego, tylko muszę tutaj. Dobra, no mamy tego Smokiego, udało nam się, no i mamy 750 około grzybów na to, aby jeszcze popróbować tą pirodliszkę. Może się uda. Oczywiście poczekajcie, tutaj sobie zobaczymy walkę, to ja wejdę w salę chwały. Spróbujemy sobie tego kolegę pokonać. Zapisz walkę i zobaczymy sobie, jak wyglądała to środowisko ze Smokiem. Obejrzmy to sobie. No tutaj jakiś unik, hitek, kolejny unik. No tu jakiś krytyk ładny. O, tutaj też dostaliśmy. Zobaczcie, ile on nam w ogóle bije. Ile my musimy, a ile my mu. I jaki to jest w ogóle... Ile my musimy tutaj uników zrobić, aby w ogóle ta walka miała sens. I zobaczcie, ile nam tu HP zostało. Dosłownie jeden hitek. Ale teraz poleci seria uników. Co chwilę jakieś kryty, on też unika. Zobaczcie, jakie te walki są close, powiedzmy. No i kolejny krytyk. I udało się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Dobra, super. Chociaż dzisiaj chyba ten level jednak wbijemy z samej jawki, więc nie ma tragedii. Jeszcze jakbyśmy tą pirodliszkę ubili, to było w ogóle super. No ale dobra, no mamy te 750 grzybów. Planowałem mieć więcej na pirodliszkę, ale nie mam. Więc lecimy po prostu... lecimy sobie właśnie z tą pirodliszką. No i te 750 prób może się uda, no tak jak mówię. Poczekajcie, ile my tutaj dostaliśmy bonusu? Oj, z tego co widzę, to nie za wiele, chyba ile? 50 statystyk? 55? Jakoś tak. Dobra, no próbujemy tą pirodliszkę, trudno. Może się uda. To, że mamy skarby, no to mówię, że warto spróbować. A nuż jakaś tam fajna próba. Ciekawa się trafi. Dużo tych uników. Może nam się przyparcie za to, że tyle na tego Smokiego wydaliśmy. Ale szczerze mówiąc, to nie liczę na to. Już raczej straciłem nadzieję na pirodliszkę. To wam już tak powiem od razu. Nawet jak jeszcze nie skończymy klikać, powiedzmy. No ale cieszę się, że ten Smoki chociaż siadł. No bo to też nie jest wcale łatwe przejście, aby właśnie tak każdy w niego poszedł. Więc to też jest tam zawsze jakaś przewaga. No ale wracając do tematu, to tak jak mówię, no... jakieś ciekawostki możecie podsyłać, jeżeli macie, to też na pewno tam jakąś lukę w filmie wypełni, bo na razie, jak sami pewnie zauważyliście, to filmy skupiają się na tym, aby właśnie, no to są głównie let's play'e, nie? Bo mówię, ciekawostek już żadnych nie mam, poradników żadnych nie mam, tego przedstawienia na razie nie robię. No a kolejną serią są właśnie let's play'e po tych wszystkich trzech, którą prowadzę regularnie, no i teraz na niej się tak naprawdę skupiam. Także dobra, no w ogóle to mi zaszło strasznie długo z tym odcinkiem. Nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze wyrobię z W40, ale mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy go wam rzucę dzisiaj, czy może dopiero jutro, to jeszcze zobaczymy. No ale na razie już doklikamy tą pirodliszkę, zostawimy te 150 grzybów. No i niestety lochów nie będzie z tego serwera przez najbliższe dni. Dopiero tam za jakiś czas sobie nagramy. No bo jak widzicie, no sporo jednak poszło na te przejścia. Nie spodziewałem się, powiem wam szczerze, że zaskoczył mnie ten Smoki. I na ilu serwerach ja w niego szedłem? Poczekajcie. Na W35 to już w niego szedłem, o ile dobrze pamiętam. Na S37 w niego szedłem. Na W37 w niego szedłem. To chyba na trzech tylko, o ile dobrze kojarzę, bo tam w tych starych to jeszcze nie znałem w ogóle takiego przejścia. No to na trzech serwerach i na żadnym nie kosztowało mnie więcej aniżeli 200 grzybów, więc no macie tutaj dowód, jakiego mam pecha, jak to wszystko wygląda.
Jeżeli chodzi o to moje nagrywanie, no podejrzewam, że jakbym nie nagrywał, to by szybciej padł, naprawdę. Mam takie jakieś wrażenie. No tutaj ta pirodliszka, no widzicie, nie, ciężko jest ją. To tutaj też zbytnio te statystyki nie grają, a gra właśnie grają uniki. No ale mówię, no to naprawdę musi wejść taka farciarska próba, że głowa mała. No ale popróbujemy, no tak jak już wspominałem, jak zaczęliśmy ją klikać, no to jest zbyt fajną by nam dało przewagę, aby nie spróbować. No a że mamy skarby, to możemy. Jeżeli nie, no to po prostu pójdziemy w Smokiego. Grunt, że on już jest pokonany, to jestem tak naprawdę zadowolony, no bo w pirodliszkę raczej mało kto pójdzie. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek pójdzie, czy komukolwiek się uda. No a jednak ten w tego Smokiego pójdzie pewnie większość stopki, jeżeli chodzi o te pupile, więc da nam, będziemy po prostu na równi, nie? A skoro mamy teraz przewagę w innych tych, to nadal pozostaniemy na tej swojej pozycji, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc jakby no nic na tym nie tracimy, tylko te grzyby bolą, nie? No bo to jednak tych grzybów sporo tutaj nam niestety poszło, jeżeli chodzi o tą pirodliszkę. No w sensie, jeżeli chodzi o tego Smokiego, no ale na pirodliszkę też idzie dosyć dużo. No to zobaczcie, tak 1,5 miliona jej zostaje, chyba jeszcze poniżej połowy, to żeśmy nie zeszli. Także no tutaj raczej jest to dosyć ciężkie. Raczej ten nasz czomp, no sporo tych uników by musiał porobić, jakieś mocne kryty. On tutaj też na pewno mniej bije, no bo to jednak wiecie, zwiad na zwiada, no to ta pirodliszka ma większą odporność na niego. No ale kurde, powiem wam, że jest to dosyć słabe. Nie spodziewałem się, jestem taki jednak troszeczkę zdegustowany, powiedzmy, tymi pupilami. No liczyłem, że fajnie siądzie, tak jak na tym W37, o, tam poniżej miliona była próba, że siądzie nam taka, to jednak jakoś tak lepiej. No ale wygląda na to, że niezbyt, że mamy niestety tutaj pecha. Mimo że warunki są naprawdę dobre, no już to powtarzam chyba trzeci raz, ale 11 trener, wszystkie pety złapane. Kogo interesuje w ogóle ten film, gdzie tam wstawiałem tego screena i gdzie przechodziłem na pirodliszkę, możecie wejść sobie z W37, jest taki film Chore przejścia w pupilach, coś takiego. Jak wpiszecie chore przejścia neutral w wyszukiwarce, to powinien jako pierwszy wam wyskoczyć. I właśnie tam, oprócz tego, że tą pirodliszkę pokonujemy na odcinku, to ja tam też wstawiałem właśnie tego screena, gdzie na tam trenera, tak jak mówiłem, nie widzicie, ale widzicie na screenie, że Chompsto pokonał Infernixa, Skarabarę, Smokiego i pirodliszkę bez złapania żadnego z tych czterech petów, czyli no wytłumaczę wam, jeżeli ktoś by nie zrozumiał, po prostu nie mam ani Infernixa, ani Skarabary, ani Smokiego, a jest pokonana pirodliszka na właśnie setnym chompie. Więc no można tylko, no i na 9 trenerze to też druga sprawa. Także no to jest wszystko do zrobienia, tylko właśnie pytanie, za ile grzybów. No ale jak widzimy, za dosyć dużo. Powiem wam, że jakbym zostało mi tak z dwa, ile mi tam w ogóle poszło grzybów? W sensie tamto mi poszło mało, bo tak jak wam mówiłem, to była druga dosłownie próba po pokonaniu Smokiego. Także tam może mi z 250 grzyban włącznie poszło na Smokiego i pirodliszkę. Natomiast na W37 to tam macie na odcinku, ale chyba mi poszło na obydwa z 1500 jakoś tak, albo nawet nie, już szczerze mówiąc nie pamiętam. To tam możecie sobie ogarnąć i zobaczyć, ile tych grzybów faktycznie poszło. No ale okej, okay, no zobaczymy. Jeszcze tutaj mamy te, powiedzmy, 300 grzybów do przeklikania. No tak 100 sobie zostawię, okej, okay? Powiedzmy, już te 50 też jeszcze doklikam sobie, no bo to i tak na takie, wiecie, codzienne czynności. No tak jak mówię, no niestety ten odcinek był tak kosztowny, że odcinka z lochów nie będzie na ten moment, będzie tam pewnie za kilka dni. Spróbujemy sobie wejść w te lożki, coś tam poklikać, aby ten level nadgonić, bo tam widziałem, że już niektórzy łowcy mają tam, Dafok ma już chyba 280, Hili albo coś takiego ma już tam 275, więc jednak te lochy im tam pewnie popadały, także będziemy musieli gonić tutaj chłopaków powolutku. No ale dobra, no jeszcze na razie tutaj się skupiamy na tej pirodliszce. Prawie 50 minut odcinka, zobaczcie, na samo klikanie. Nie wiem, czy ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, jeżeli tak, to możecie napisać, ale no podejrzewam, że nie, bo jednak no tu większość nudzi. Ja też
to, co mam ciekawego do powiedzenia, to już powiedziałem i teraz tak naprawdę no gadam jakieś głupotki i po prostu klikam, ale może komuś się coś takiego podoba, może lubią patrzeć, jak się klika, może są ciekawi, czy po prostu się uda tą pirodliszkę machnąć, no to sobie na pewno oglądają. Także tak jak mówię, no możecie napisać, jeżeli jest tutaj jakiś wariat, który faktycznie dotrwał do tego momentu. No dobra, no jeszcze tutaj ponad 200 grzybków i będziemy kończyć ten odcineczek. Czy jestem zadowolony? No powiem tak, zobaczymy jeszcze jak z tym okiem, w to oko będę próbował tam wchodzić jak złapiemy tego ptasia, bo oko jest do złapania w piątek, więc dzień po ptasiu. Czy będę z tego nagrywał? Nie wiem, może po prostu wam zapiszę walkę i wam pokażę tam na którymś z kolejnych odcinków. Natomiast co, no taki jest plan, że za parę dni sobie wejdziemy do lochów, ja tutaj na razie znowu będę robił tylko awkę i tylko te podstawowe czynności. I połapę sobie te pety, no i tak jak mówię, jestem zadowolony, jeżeli chodzi o ten mrok, że tak szybko padł. Generalnie nam wszystko szybko popadało, oprócz właśnie tego smokiego. Także można powiedzieć, że i jestem zadowolony, i nie jestem. Tak więc tak to wygląda. No ale zdecydowanie za dużo na tego smokiego poszło. Bo to jednak nie było to w ogóle w planach. Ja tutaj mówię, że może nam się, ile tam mieliśmy na początku grzybów, nie wiem, 3000 chyba 700 albo 3500, nie pamiętam. W każdym razie mówię, skrócimy tego trenera na te pety, może tam z 1500 łącznie na wszystkie pójdzie, pewnie się uda, no bo to jednak wiecie, 11 trener, wszystko połapane, to może jeszcze 1500 sobie nagram od razu później kolejny odcinek, gdzie właśnie będę sobie te lożki klikał i jeszcze tutaj jakoś urwiemy trochę levela jeszcze z tego jednego pakietu grzybowego, który mieliśmy właśnie na start tego odcinka. No ale jak sami widzicie, jednak się to nie udało. Dobra, no i co? No i zostało nam tutaj jeszcze ponad 80 prób. No ale nic, nawet jednej bliskiej próby nie było, zobaczcie jakie to jest w ogóle. Ale to tak jest, tu nie ma być bliskich prób, tylko ma być jedna, która będzie taka kozacka, że po prostu pokonamy tą pirodliszkę. No ale dobra, no chyba to jest jednak mimo wszystko za dużo poszło na tą pirodliszkę. Jest to serwer polski, a nie międzynarodowy. Tutaj jak widzicie, no jeżeli ja jestem top 1 w pupilach, no to nie może być poziom aż tak wysoki, jeżeli chodzi o te pety. Więc po prostu trudno, olejemy to sobie. Pirodliszki się nie udało złapać, grunt, że się udało tego smokiego, więc to jestem, można powiedzieć, połowicznie zadowolony. Smokiego sobie od razu tutaj zaczniemy karmić, bo już tej pirodliszki nie będę po prostu próbował, bo już szkoda grzyba. Ten smoki nas kosztował zbyt wiele, o tam 800 tysięcy próba, chyba pierwszy raz taka bliska próba i to najbliższa jaka w ogóle była, chyba że coś tam przeoczyłem, ale wydaje mi się, że nie. Tak więc dobra, no i co, no... Tak jak mówię, no tu jeszcze coś się zacięło i mamy 100 grzybków równe. Niestety pirodliszka nam nie padła, więc oficjalnie zaczynamy sobie karmić tego smokiego. To też jest ok przejście, więc jakby nie ma co tutaj narzekać. Generalnie tutaj w czwartek mam do połapania. Lilaryś jest czwartek, ptaś jest czwartek, wiki jadło jest czwartek, ogień już mamy z głowy, no i dzisiaj tego koniksa sobie muszę połapać. I będziemy jeszcze to oko próbować, zobaczymy, ale na to na pewno nie wydamy aż tyle, bo to oko to nie jest jakieś super przejście, aby właśnie było warte wydawania nie wiadomo ilu grzybów. I tyle, i zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, w razie czego to wam tam jakieś walki pozapisuję i wam pokażę na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak możecie zostawić kciuka w górę, napisać komentarz na przykład o treści pirodliszka, jeżeli to w ogóle podgapiłem od jakichś tam youtuberków takich dużych. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, możecie napisać pirodliszka w komentarzu i mówię, zostawiać kciuka w górę, subika, jeżeli ktoś jeszcze nie subował, wbijać na Discorda dla widzów. I tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.